Chyba każdy chciałby mieć płaski brzuch. Marzenie to jednak nie jest takie proste w realizacji. Zbilansowana dieta i ćwiczenia są ważne, ale istnieją produkty, dzięki którym cel osiągniesz szybciej. Tak zwana oponka jest kłopotliwa, bo ciężko się jej pozbyć. Czy wiesz jednak, dlaczego ją masz? Związana jest ze stanem zapalnym żołądka, co może wskazywać na wysoki poziom cholesterolu, choroby serca czy cukrzycę. Należy to kontrolować, bo taki zalegający tłuszcz może być niebezpieczny dla zdrowia. Badania wykazały, że osoby z prawidłową masą ciała, ale z większą ilością tłuszczu wokół brzucha, mają większą szansę na to, że umrą wcześniej. Spokojnie, nie ma co panikować. Należy jednak zwracać uwagę na to, co ląduje na naszym talerzu oraz na to, jak często i regularnie ćwiczymy. Pamiętaj, że wykonanie 100 brzuszków, gdy nadal jesz fast food, nie da żadnego efektu. Bezpieczne i zdrowe odchudzanie to połączenie kilku czynników. Dzięki temu jesteś w stanie szybko poczuć się lepiej i pozbyć się tłuszczu. Poniżej znajdziesz kilka porad, które pomogą ci osiągnąć płaski brzuch. H1. Dieta śródziemnomorska. Badania przeprowadzone w 10 krajach Europy potwierdziły, że dobór składników według tej diety może doprowadzić do zmniejszenia oponki. Taka dieta zawiera sporo roślin strączkowych, warzyw, owoców, zbóż, orzechów, ryb oraz owoców morza. Mało natomiast w niej mięsa i produktów mlecznych. Należy również ograniczyć spożywanie alkoholu i skupić się na dobrych tłuszczach, jak NP. Oliwa z oliwek. H2. Stawiaj na jedzenie, po którym nie będziesz czuć się jak balon. Oprócz zrównoważonego planu diety istnieje również wiele produktów, które pomagają redukować ilość tłuszczu w obrębie brzucha. Owies. Wykazano, że pomaga on regulować metabolizm wątroby oraz działa osłonowo. Może przyczynić się też do zmniejszenia ilości tkanki tłuszczowej oraz otyłości, a także polepszyć pracę wątroby. Białko. W trakcie badania obserwowano osoby będące na diecie o obniżonej zawartości tłuszczu. Wykazano, że ci, którzy spożywali więcej białka, stracili 2 razy więcej tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej, w porównaniu do tych, którzy spożywali więcej węglowodanów. Jakie produkty zawierają najwięcej białka? Soczewica, ryby, jogurt, komosa ryżowa oraz fasola. Herbata. Filiżanka herbaty o poranku to świetny wybór. Zawarte w niej związki polifenolowe oraz katechiny zmniejszają masę ciała i poprawiają metabolizm tłuszczu w wątrobie. Udowodniono, że regularne picie herbaty pomaga walczyć z otyłością. Wiśnie. Antocyjany zawarte w niektórych owocach są naturalnym barwnikiem,
który dodatkowo może wpływać na metabolizm i stany zapalne. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, iż wiśnie pomagają zwalczać nadmiar kilogramów. Jogurt. Jest to świetna przekąska między posiłkami. Pewne badanie pokazało, że ludzie będący na diecie, jedzący więcej jogurtów, szybciej traciły na masie. Traciły 81% więcej tłuszczu z brzucha od tych, którzy w swojej diecie nie zawierali tego produktu. Krwiste pomarańcze. Oprócz zawartości flawonoidów, takie pomarańcze zawierają też karotenoidy oraz witaminę C, a także antocyany, które pomagają zwalczać otyłość. Badania wykazały, że sok z tej pomarańczy pomaga zmniejszyć ilość tłuszczu nawet o połowę. #3. Ajurwedyjskie uderzenie mocy. Według Ajurwedy pokarmy słone, tłuste lub bardzo słodkie prowadzą do zachwiania równowagi w organizmie. Aby rozwiązać taki brak stabilizacji, tłuszcz redukuje się ziołami, czarnym pieprzem, hitraką i ciborą. To pomoże przyspieszyć metabolizm i spalanie tłuszczu. #4. Ćwiczenia. Badacze porównujący efekty ćwiczeń aerobowych, spacery, pływanie, gra w tenisa, taniec ITP, ćwiczeń czynnych z oporem, pompki i ćwiczeń interwałowych, stwierdzili, że najlepiej w przypadku walki z oponką, sprawdzają się treningi interwałowe. Istnieją również dowody, że wysoka intensywność ćwiczeń działa lepiej niż trening o niższej intensywności. #5. Wzmocnienie. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia również pomagają w osiągnięciu płaskiego brzucha. Garbienie się i nieprawidłowa postawa również negatywnie wpływa na wygląd. #6. Kaloryfer dzięki jodze. Szczególnie pomocna w tym przypadku będzie pozycja kobry i łuku. Dzięki temu, jak układa się ciało, rozciągają się mięśnie brzucha i stopniowo przybierają kształt, o jakim marzysz. Ćwiczenia wykonuj starannie i zawsze upewniaj się, że robisz to prawidłowo. Powyższe rady pomogą ci osiągnąć płaski brzuch. Nie musisz wydawać pieniędzy na drogie zabiegi. Wystarczy trochę chęci i konsekwencji. To pomoże ci osiągnąć wymarzony efekt.